Prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, z wizytą gościła w Sieradzu, gdzie spotkała się z prezydentem Jackiem Walczakiem. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń w odniesieniu do rewitalizacji w kontekście nowej perspektywy finansowej. Jednak pierwszym przystankiem na sieradzkiej mapie pani prezydent była okolica Centrum Logistycznego na Górce Woźnickiej, czyli miejsce, gdzie zatrudnienie znalazło wiele osób mieszkających w Sieradzu i okolicach. Wielki szacunek dla pana prezydenta, bo zbudowanie, stworzenie nowych miejsc pracy w czasach, kiedy było spowolnienie gospodarcze, to jest naprawdę mistrzostwo świata, pełen szacunek. Podchodzenie do spraw związanych z tworzeniem miejsc pracy jest podstawowym zadaniem każdego włodarza miasta, tym bardziej rozsądne tworzenie przestrzeni związanej ze stworzeniem swego rodzaju stref związanych z przemysłem, jak w tym wypadku logistyką, to jest właściwe działanie, czyli wyprzedzanie, jak gdyby antycypowanie możliwości lokalizacji inwestycji. Inwestor przychodzi wtedy, kiedy ma infrastrukturę, kiedy ma możliwość zakupu, szybkiego zakupu gruntu i co najważniejsze, ma plan zagospodarowania tego obszaru, gdzie ma pewność stabilności swojej inwestycji. Lokalizacja dróg, praktycznie zjazdy z S8, które są bardzo istotne dla rozwoju każdego miasta, a tym bardziej dla rozwoju Sieradza, który potrzebuje na pewno miejsc pracy i w tej chwili te miejsca pracy faktycznie już się tworzą. Oczywiście na ten większy wysyp trzeba moment poczekać, ale to jest ten już dobry prognostyk, który daje naprawdę wizję rozwoju, dalszego rozwoju miasta. W Centrum Informacji Kulturalnej zorganizowano konferencję prasową, podczas której dużą uwagę poświęcono wartości i znaczeniu rewitalizacji. Nie tylko tej, z której sieradzanie korzystają na co dzień, ale tak zwanej rewitalizacji społecznej. Witam w Centrum Informacji Kulturalnej. A szczególnie mi jest miło, że mogę powitać moją koleżankę, a jednocześnie prezydent Łodzi Hannę Zdanowską. Witam bardzo, bardzo witam, serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Spotkaliśmy się tutaj, Szanowni Państwo, po to, żeby porozmawiać. Porozmawiać o tym, że rewitalizacja miast jest bardzo ważna. Jest tym, na co wszyscy czekają. Na to, żeby odkryć na nowo miasta i żeby pokazać, jak bardzo ważne są dla wypracowywania tożsamości miejskiej. I nie bez kozery spotykamy się tutaj w obiekcie zrewitalizowanym, gdzie możemy porozmawiać o jednej strony o doświadczeniach, a z drugiej strony o pewnej nauce, która płynie z tych doświadczeń i przygotować się do nowej perspektywy. Jest mi szczególnie miło, że możemy się spotkać i rozmawiać z panią prezydent, która również rewitalizuje Łódź. Te nasze doświadczenia są bardzo ważne, choć tutaj się stykają dwie różne tożsamości, różne rewitalizacje, ale rewitalizacje mają to do siebie, żeby odkrywać na nowe miasta. Bardzo się cieszę. Dzisiaj zaczynamy w tym pięknym otoczeniu. To jest jeden z obiektów, który jest w mieście zrewitalizowanym, a mam tą przyjemność i za chwilę oddam głos pani prezydent i ona to potwierdzi, że była tutaj wcześniej, jak to było, nie było jeszcze rewitalizacji. Bardzo się cieszę, że mogę rozmawiać z osobą, która już na nowo jest wybrana, czego jej bardzo gratuluję i zazdroszczę trochę, nie ma co tu ukrywać. A z drugiej strony, że możemy porozmawiać na temat nowej ustawy, również rewitalizacyjnej, taka jest w przygotowaniu, i szansa, które przed nami stoją. Oddaję głos. Szanowni Państwo, przede wszystkim zanim powiem, co w przyszłości, to pozwólcie, że wrócę właśnie na chwilę do tej przeszłości. Pamiętam czasy, kiedy przyjeżdżałam tu, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale był taki okres w moim życiu, że kandydowałam właśnie z tego okręgu obejmującego Sieradz na senatora ziemi sieradzkiej. Nie udało się to wtedy, ale przyznam, że było to dla mnie olbrzymie doświadczenie. Przyznam, że pamiętam to miejsce i jak gdyby mam wrażenie, że znalazłam się zupełnie w innym miejscu i to nie jest żadna gloryfikacja tego, co robi pan prezydent Walczak, ale to jest faktycznie dla mnie szok. Jestem dosyć regularnie, przejeżdżam przez Sieradz, widzę te zmiany, które następują w całym mieście. Widzę olbrzymi potencjał, który już zaczyna jak gdyby pączkować, jeśli chodzi o lokalizację drogi szybkiego ruchu S8 i efektów, jaki przyniesie dla Was, dla Waszego miasta i najbliższego makro takiego regionu. Ale co najważniejsze, nie byłam dawno dosyć w samym centrum i po prostu w tej chwili ja aż nie chcę mi się wierzyć, że to są te same miejsca. Tak jak powiedział pan prezydent, faktycznie mamy wiele spraw do załatwienia, bo w tej chwili jest opracowywany Narodowy Plan Rewitalizacji.
Ten Narodowy Plan Rewitalizacji to oczywiście szansa dla naszych miast na dalsze działania mające na celu przywrócenie z powrotem miast, centrów miast mieszkańcom. To nie tylko rewitalizacja infrastrukturalna, to rewitalizacja społeczna. Mnie bardzo cieszy, że właśnie takie miejsce powstaje, bo to jest właśnie centrum, które daje szansę na nowe aktywności i nowe działania na rzecz mieszkańców, lokalnej społeczności. My będziemy dzisiaj jeszcze dużo rozmawiać na temat i ustawy rewitalizacyjnej, i tej, która jest jak gdyby dysponentem, jest pan prezydent Rzeczypospolitej, bo on też pracuje nad tą ustawą. Doceniają wszyscy w tej chwili, jak ważny jest proces przemian, który musi nastąpić w miastach. Jak ważne dla rozwoju są miasta jako właśnie te ogniska, które dają szansę na nowe miejsca pracy, na rozwój kapitału, nie tylko tego związanego z produkcją, czy usługami, czy innymi elementami, czy fragmentami działań o charakterze gospodarczym, ale przede wszystkim dają szansę na rozwój intelektualny, kulturalny, czyli dają to wszystko, co potrzebne jest współczesnemu społeczeństwu, żeby faktycznie poprawiać jakość, komfort życia, rozumiejąc, jak ważne jest właśnie miasto jako stolica tej małej ojczyzny, jaką jest powiat, region, jak ważne jest to miasto, żeby faktycznie tworzyć tą wartość dodaną dla rozwoju społeczeństwa, dla rozwoju naszych małych ojczyzn. Ja gratuluję panu prezydentowi i faktycznie chcę porozmawiać, bo my jesteśmy w przededniu, my mamy już za sobą olbrzymi proces przemian związany z miastem stu kamienic. Nie ukrywam, że niejednokrotnie rozmawiałam z panem prezydentem jako prekursorem, bo ja chciałam przypomnieć, że to pan prezydent rozpoczął praktycznie w pierwszej swojej kadencji ten proces związany z rewitalizacją, kiedy jeszcze nam w Łodzi niestety w ogóle to się nie śniło. Nie myśleliśmy o tym, jak ważne jest inwestycje w nas samych. Z jednej strony w infrastrukturę tą piękną, secesyjną w tym wypadku, jeśli chodzi o Łódź. No, wy jesteście starszym miastem, ale nasza to secesja i eklektyzm. I jak ważne jest tworzenie na bazie właśnie tej historycznej tkanki naszej tożsamości. To jest coś, co definiuje nas nie tylko wśród społeczeństwa polskiego, bo każdy ma swoje korzenie i swoje małe ojczyzny, ale również coś, co jest niesamowitym potencjałem Europy jako takiej, bo Europa swoją wielokulturowością właśnie powoduje, iż jest takim bodajże jedynym miejscem na świecie, gdzie faktycznie widać, przekraczając niewielki dystans w kilometrach, jak różne są kultury. Nie można mówić o zmianach na lepsze, nie przekonując się o tym na własnej skórze. Dlatego też ostatnia część wizyty Hanny Zdanowskiej to spacer po zrewitalizowanym Starym Mieście. Klasztor, kościół, kilka przestrzeni miejskich. Struktura podziemna. Tak jest. I co najważniejsze, wprowadzamy trzecią rzekę Tyranów, czyli mamy rzekę, która płynie tędy. Tak? No i wprowadzamy rzekę do miasta, tak zwane Starorzecze, tutaj na niebiesko. Super, to było zawsze... Mamy trzy rzeki. Mamy rzekę Wartę, Rzegminę i taką rzeginę Wis, która jest płynie w Starym Korycie, którą na domiar wszystkiego wykorzystujemy jako... Każdą niedzielę już jest pięknie zwiedzana. No pięknie. Także ogrom się radzę. Już doceniło pana pracę i ten miło słyszeć. Tak, ten pas spacerowy nad Nową Rzeką. Bardzo ładny. Panią chcemy właśnie zabrać tam. Ślicznie tak? Dziękuję. To tak? Naprawdę pani dziękuję, bo to jest takie miód na moje serce. Naprawdę. Proszę mi wierzyć. Spotykam się z różnymi sytuacjami, ale najczęściej to my jednak jesteśmy ganieni. Więc jeżeli ktoś nas chwali, to ja na przykład się rumienię, bo nieprzyzwyczajony jestem. A miło by było jakby. Ale jakby to się powiedzieć. Przydaje nieraz włodarzowi, żeby usłyszeć, że to działa. Pan prezydent nie jest w stanie wszystkiego słyszeć. Ja na przykład codziennie jestem na spacerze tam i słyszę zachwyty. I mogę to przekazać tutaj. Zbudzone co zachwyty się radzam. Proszę mi wierzyć, ja to słyszę wśród spacerowiczów, z którymi się spotykam. To jeszcze więcej miodu. To jest prawda. To jest prawda.
przyznam, że jestem pod wrażeniem. Naprawdę nie przypuszczałam, że tak wiele i tak szybko się zmieniło w Sieradzu. Tak jak wspominałam, byłam w Sieradzu dosyć często, teraz przez długi okres czasu nie byłam, przynajmniej w tej części właśnie Starego Miasta, i przyznam, że jest to dla mnie naprawdę, no, wysoko poprzeczkę zawiesił pan prezydent, bo faktycznie widać, że to jest po pierwsze prawdziwa rewitalizacja połączona z rewitalizacją społeczną, co jest fantastyczne, bo odnowić mury może każdy, ale tchnąć na nowo życie w te mury to już jest mistrzostwo i to jest naprawdę wymaga przede wszystkim doświadczenia, ale również wiedzy i zmysłu na temat tego, jak powinno się zarządzać we właściwy sposób miastem.